Zadanie dziewiąte. W kongresie matematycznym brało udział 100 naukowców. 90 z nich władało językiem angielskim, 75 językiem niemieckim, 70 językiem francuskim, 66 językiem rosyjskim. Punkt A. Językiem niemieckim i francuskim posługiwało się co najmniej 45 osób. Zróbmy dwa grafy ilustrujące zależności w naszym zadaniu. Mamy tutaj 100 naukowców. Jest to ten pasek zaznaczony na zielono. Wśród tych 100 osób 75 osób posługuje się językiem niemieckim, a 70 językiem francuskim. Ten rysunek ilustruje nam, że każda osoba posługująca się językiem francuskim posługuje się też językiem niemieckim. Możemy tutaj zapisać, że największa ilość osób posługujących się językiem niemieckim i francuskim jednocześnie to 70 osób. Z kolei, jeżeli wykres byśmy troszeczkę inaczej narysowali, to tutaj widzimy, że ilość osób, które się posługują tymi dwoma językami, to jest 45 osób, to jest ta część wspólna. Od 140, czyli od sumy tych dwóch wstążek, odejmujemy 100, czyli wszystkich, i wychodzi nam ta nadwyżka, 45 osób. Piszemy, minimalna ilość osób posługujących się językiem niemieckim i francuskim to 45 osób. No i tutaj szukamy tej minimalnej wartości, co najmniej, więc zaznaczamy prawdę, zgadza nam się. Mamy tu i tu 45 osób. Punkt B. Językiem angielskim ani niemieckim nie władało co najwyżej 15 osób. Zróbmy podobny graf. Mamy tutaj osoby posługujące się językiem angielskim, tutaj językiem niemieckim. W tej konfiguracji widzimy, że wszystkie osoby posługujące się językiem niemieckim na pewno znają też język angielski. A 10 osób nie zna angielskiego, no i także nie zna niemieckiego. Możemy tutaj zapisać, największa ilość osób nie posługujących się językiem angielskim ani niemieckim to 10 osób. Jeżeli zmienilibyśmy konfigurację, to w takim ułożeniu minimalna ilość osób nie posługujących się językiem angielskim ani niemieckim to 0 osób, bo zawsze któraś z tych osób albo posługuje się tylko niemieckim, tylko angielskim, a tutaj stąd dotąd taka duża część osób posługuje się obiema językami. W punkcie B szukamy liczby największej, kiedy naukowcy nie posługują się żadnym z tych wymienionych języków. I to jest 10 osób. Tu jest 15, więc zaznaczamy fałsz. Punkcik C. Językiem rosyjskim i francuskim mówiło co najwyżej 66 uczestników. Więc w punkcie C również weźmy dwie takie sytuacje. Tutaj mamy osoby posługujące się językiem francuskim, tutaj językiem rosyjskim. W takiej sytuacji największa ilość osób posługujących się językiem francuskim i językiem rosyjskim jednocześnie to 66 osób, prawda? To są te nachodzące na siebie wstążki. W takiej konfiguracji, jak widzisz, 36 osób mówi tymi dwoma językami.